doszło do sytuacji kuriozalnej. Wyrzucacie z Sądu Najwyższego ikonę opozycyjną, pana sędziego Zabłockiego, a robicie to rękami prokuratora stanu wojennego. Ale jest jeszcze druga istotna rzecz. W tej ustawie próbujecie państwo tak naprawdę zagwarantować sobie nietykalność. Myślicie, że ten pseudo-Trybunał Konstytucyjny, który wydaje glejty o niekaralności dla waszych funkcjonariuszy, będzie powtórzony w Sądzie Najwyższym. Dlatego z uporem maniaka próbujecie wmówić Polakom, że nie ma pierwszej prezes Sądu Najwyższego, że ustawą zwykłą możecie kogokolwiek odwołać. To jest jedna wielka mistyfikacja. Kłamaliście, mówiąc, że jest jakakolwiek reforma wymiaru sprawiedliwości. Nie ma żadnej reformy, nie było żadnej reformy. Realizujecie najgorszą komunistyczną zasadę, że kadry są najważniejsze. Ale wy niczym nie różnicie się od tych towarzyszy PRL-owskich, którzy właśnie tak tworzyli PRL. Jednolitość władzy państwowej, wszystko skupione w rękach jednej partii. Powtarzacie model cywilizacji wschodniej, cywilizacji, którą Polacy porzucili w 1989 roku. Ale dzisiaj to, co robicie, to naraża de facto na wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. I wówczas ten śmiech tych, którzy dzisiaj właśnie się śmieją, będzie tym śmiechem prawdziwym, bo w ten sposób realizujecie wymarzony scenariusz Putina. I tego wam Polacy nie zapomną.